pomnik Kazimierza Kurskiego, pomyślałem, że to jest idealne miejsce. Pan prezes Tomasz Pogacki również, wiem, że to była jego pierwsza myśl. Tylko moment, wielki zaszczyt dla naszego. Bo wśród nas jest jeszcze dwie osoby, które chciałbym szczególnie tej wyróżnić. Jest to pan Jerzy Trzoska, który dokonał odlewu, bardzo ładnego odlewu tego pomnika. Pomnik był odlewany w Bielicach i chcę również przedstawić dyrektora jednej z 14 szkół, które noszą imię Kazimierza Górskiego. Jest tu pan dyrektor z Lejkowa, proszę się pokazać, to właśnie pan. Reprezentuje grupę 14 dyrektorów, którzy będą uczestniczyć w uroczystym odsłonięciu pomnika. Ja w imieniu Stadionu Narodowego witam Państwa serdecznie. Kazimierz Górski powiedział w ten sposób. Jedni rodzą się do skrzypiec, inni do munduru. Ja urodziłem się do piłki, z tym nie dyskutujemy, ale komplementując Pana Ambasadora, Panie Ambasadorze, na pewno urodził się Pan do dyplomacji, bo praktycznie powiedział Pan wszystko, bardzo ładnie Pan to przeprowadził, więc moja rola już jest ograniczona. Ja chciałem powiedzieć w ten sposób, że jesteśmy oczywiście bardzo dumni i usatysfakcjonowani, że ten pomnik będzie na Stadionie Narodowym. Pan trener Kazimierz Górski to wielki Polak, a ważne, żeby narody dbały o swoją historię, żeby kultywowały to, co dla nas, co tworzy tą historię, co było dla nas bardzo ważne. I ten pomnik oczywiście będzie przypominał takie dni chwały polskiego sportu, dni chwały polskiej piłki, ale też dni chwały Polaków, nas jako społeczeństwa i myślę, że to jest bardzo ważne. Na Stadion Narodowy rocznie przychodzi ponad 1 700 000 ludzi. Szacujemy, że w roku 2015 być może przyjdzie 2 miliony. Więc te 2 miliony ludzi, którzy będzie wizytowało stadion, młodszych, starszych, kobiet, mężczyzn, dzieci, będzie miało okazję zapoznać się albo przypomnieć, może dla niektórych, którzy dopiero teraz chodzą do przedszkola czy do klas pierwszej szkoły podstawowej, nauczyć się troszkę więcej o historii Polski, historii polskiego sportu. Więc dla stadionu jest to też taki obszar edukacyjny, na który stawiamy bardzo mocno i który chcemy przede wszystkim, żeby się rozwijał. Tak jak już powiedziałem, jesteśmy wyjątkowym miejscem i cieszę się, że ten wielki trener będzie tutaj na co dzień z nami. Mam nadzieję, chociaż w sporcie to od umiejętności zależą wyniki, a nie od szczęścia, ale mam nadzieję, że reprezentacji Polski będzie przynosił szczęście, a przede wszystkim, że razem będziemy budować powtórnie na Stadionie Narodowym historię polskiego sportu. Za to serdecznie dziękuję i cieszę się, że pan Kazimierz na co dzień będzie razem z nami. Dziękuję.